Cześć, witajcie. W tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czy paroizolacja zabudowy jakichś tutaj elementów na poddaszu jest konieczna. Wiadomo, na suficie wykonujemy paroizolację, żeby wilgoć nie dostała się do wełny. Natomiast czy jest potrzebne wykonanie paroizolacji na tego typu zabudowach, jakie również mogą się zdarzyć tutaj na poddaszu? Zobaczymy za chwilę. Teraz oczywiście prośba o subskrypcję, komentarze, łapeczki w górę. Piszcie, co wy na ten temat sądzicie, czy wy też wykonywaliście taką paroizolację u siebie. Startujemy. No więc dobra. Ostatnio widzieliście, jak wykonywałem drugą warstwę wełny na poddaszu. W międzyczasie doszedłem do takiego miejsca, w którym wełna pokrywałaby mi się tutaj częściowo, przykrywała element tutaj z tej zabudowy, którą wykonałem sobie wokół komina, żeby jakoś go ładnie schować, ukryć i tak dalej. No i wyszła konieczność, że trzeba wyprowadzić paroizolację, nie? Oczywiście przykleić ją można do płyty już obudowanej, no więc trzeba to jakoś obudować. No ale powstało pytanie, czy nie pociągnąć troszeczkę tematu bardziej i nie obłożyć tutaj tego komina po tym ruszcie paroizolacją. No i tak się zastanawiam, no można by to można by stwierdzić, że taką, powiedzmy, czynność, taką pracę, no można spokojnie pominąć. Ale z drugiej strony, jeśli chronimy wełnę przed wilgocią, no to każda przestrzeń, do której może się dostać wilgoć i później wejść do wełny, no należałoby też w jakiś sposób zabezpieczyć. Tak samo zabezpieczamy okna w miarę szczelnie, żeby paroizolacja się łączyła tutaj z ramą okna, nie? To oczywiście będzie później robione. Natomiast no tutaj też chyba w jakiś sposób wypadałoby to zabezpieczyć. Myślę, że samo wykonanie fartucha dookoła komina, no mogłoby być niewystarczające, ponieważ co tutaj będzie? No tu będzie tylko 12 mm gipsu, tak? No gips, jak wiemy, łatwo chłonie wilgoć. Nawet zagruntowana płyta, no mogłaby tą wilgoć przepuszczać i dalej wchodziłoby to tam w górę. Wiadomo, komin w całości nie jest obłożony, nie jest to szczelnie tam połączone wszystko, te płyty, które wychodzą na górę, tak, na dach, bo na górze, jak ktoś oglądał odcinki, jak wykonywałem wcześniej zabudowę komina, no to mam obłożone to płytami cementowo-włóknowymi, no z reguły nie chłonącymi wilgoci, natomiast, no jak widzicie, tutaj te połączenia nie są szczelne, no bo to jest tylko obudowa, która wychodzi tam na górę i do której są przykręcone blachy z obróbki. Więc ta wilgoć przechodząca tutaj przez karton gips, później tam tymi szczelinami mogłaby się dostawać do wełny. Dlatego powstał pomysł, żeby zaizolować również całą tą konstrukcję folią. No nie jest to wielka powierzchnia tej folii, tutaj dużo nie pójdzie. Chwila jakiejś zabawy i myślę, że temat byłby w jakiś taki rozsądny sposób ogarnięty, dlatego właśnie zdecydowałem się tą paroizolację tutaj wykonać. Jak to jest wykonywane? Tutaj na razie takie krótkie fragmenty sobie wkleiłem, tą paroizolację tak wstępnie wykonałem fartuchy, no z jednego elementu, który częściowo będzie nachodził tutaj na konstrukcję, a druga strona będzie wychodziła spod płyty. Planowałem tak to robić, że te płyty, które są tutaj na górze te cementowo-włóknowe, pod te płyty zostanie pociągnięta płyta GK, żeby to łączenie, które tutaj będzie, które mogłoby tam, wiadomo, pękać, nie? Było schowane w warstwie izolacji z wełny. Tak też to wygląda, tu już wychodzi cała płyta. Jedyne jakieś elementy, które mogłyby pękać, no to oczywiście na połączeniu z sufitem. No ale myślę, że to jakoś się uda też w jakiś sposób ładny zabezpieczyć przed jakimiś tam rysami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak, wszystko tutaj zostało
połączone na ten izower, nie? Na tą masę do uszczelniania, tak jak pod profilami zostało to przyklejane do ściany. Na konstrukcji tutaj właściwie, jeśli miałoby gdzieś jakieś przejście występować, no to przez tynk i ewentualnie tam przez tą piankę i tutaj. No ale to jest, wiadomo, trudniejsza droga niż tutaj, nie? Wprost przez tą płytę, którą byłaby ta konstrukcja obudowana. Na razie to wygląda w ten sposób. Szykuję sobie element jeszcze, który będzie tutaj wyprowadzony, no a później do tych już przyklejonych kawałków zostanie przyklejony długi pasek aż do dołu. Też to tam wszystko dookoła, możliwie jak najdokładniej staram się no tą masą pouzupełniać i pozaklejać. Dobra, to zostało tutaj to szczotką przeczyszczone, te różne odpryski tynku wydrapane, wyczyszczone. Jak to będzie wyglądać? Chciałbym to zrobić tak, żeby część wystawała, po tyle będzie tutaj sufit wchodził, część żeby mi wystawała dołem tego fartucha, coś na tej zasadzie, no i możliwie jak najniżej tu zejść też z tym, nie? Chcę to wkleić tutaj do tego elementu, tu też wszystko to zostanie zaizolowane. Nie chcę mi się tu wstawiać dodatkowego profilu, może mi się to uda tym kawałkiem. No jeśli by się nie udało, no to będę chyba musiał coś dołożyć, ale myślę, że spoko, uda się to tu wkleić, wszystko pozabezpieczać. Tutaj to zostanie założone na zakład, więc sklejone, i tu zostanie tutaj to połączone, tu też ta taśma to zabezpieczy. Komin także mam w łazience, tam też to zostanie w ten sam sposób wykonane, chociaż o łazienkę się tak bardzo nie martwię, bo tam wiadomo pójdzie izolacja z folii wpłynie, nie? Na ściany, więc ta płyta obudowana tutaj z karton gipsu też zostanie przemalowana, więc już to będzie zabezpieczone. No ale tutaj należałoby to też w jakiś tam sposób postarać się zrobić. Wiadomo, w pokojach takiej wilgoci aż nie będzie, no ale jednak występuje, więc im dokładniej coś się zabezpieczy, tym można bardziej spać spokojnie, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, myślę, że na tym zakładzie to będzie ok. Może sobie to tutaj zagnę. Dobra, możliwie odpylone. Bierzemy. Bierzemy to i jedziemy. Tu przyjadę na taśmie. Tutaj, żeby połączyć to, na tą stronę wyjedziemy. Narożniki też zostaną wszystko sklejone, więc to będzie wszystko, myślę, szczelne. Dobra. Tu, żeby zachować szczelność na tym przejściu. Ok. Tak to było. Teraz, żeby mi się obydwie warstwy nie przykleiły. Jadę na górę. Teraz tam ładnie w narożniku docisnąć. Tak samo tu. I jedziemy tą stronę. Pyk. Tam dociskamy. Okay.
Jak to tu jest troszkę pofalowane, nie ma znaczenia. Ważne, żeby to było szczelne. Łączenia tutaj, te narożniki, żeby były wszystko połączone. Dobra, to by było ok. Na razie tak to zostawiamy. To będzie zachodzić tak. Tutaj trzeba teraz dociąć całość, żeby to połączyć. Tu mogę już to też zakleić taśmą. O, obetnę sobie to, żeby w miarę prosto to wyszło. Tak, masa tam uszczelnia, tu folia oczywiście jest połączona. Dobra. No, gdybym tu wyjechał troszkę niżej, to mógłbym całość to owinąć jednym kawałkiem folii. A zobaczymy, jakie się tam uda uciąć, ile tego potrzeba. Dobra, będzie gotowa izolacja. Przyklejam ostatni pasek taśmy. Trzeba uważać, żeby to tu nie zjechało, bo to jest jeszcze świeże. O, tu mi troszeczkę zostało. Ale to dobrze, bo tu jeszcze jest kawałek. O. Dobra. Poklejone. Dobra, no powinno być wszystko uszczelnione albo taśmą, tak, połączone zakłady folii, albo tą masą uszczelniającą przy profilu, przy ścianie. To wszystko zaraz będzie dociśnięte płytami, zanim ta masa zwiąże, także będzie, znaczy zwiąże, wyschnie, stwardnie, tak? Więc powinno być wszystko ok. No, tyle jeśli chodzi o izolację. Za chwilę przykręcam płyty i powiedzmy obudowa komina tutaj będzie gotowa. Chwilę to trwało, może godzinkę, troszeczkę pasków taśmy i folii i powiedzmy, że jest to uszczelnione. Na pewno lepiej się to będzie sprawować, niż jakby no tej izolacji nie było wykonanej, nie? Myślę, że warto no, się jakoś tak pobawić. Dobra, docinam płyty i jedziemy dalej. Więc tak, pierwsze kawałki płyt mam wycięte, dlatego są, powiedzmy, będą tak w dwóch kawałkach każda strona mniej więcej powycinane, żeby mi starczyło z jednego, powiedzmy, arkusza, z jednej płyty. Jakbym pociął sobie wzdłuż całe paski, to na ten środkowy po prostu brakłoby mi szerokości płyty, więc rozmierzyłem to w poprzek i tak wychodzi, że praktycznie każda strona będzie z dwóch kawałków. Lepiej będzie się to w ten sposób bawić, niż potem tą jedną składać z kilku kawałków mniejszych. Także myślę, że będzie fajnie. Powiedzmy, jedna strona będzie tutaj. Dobra, szybko przekręcam, bo już bateria pada. Tak to ma ładnie dolegać. Dobra, warto zaopatrzyć się w specjalną końcówkę do kręcenia, bo pierwszy wkręt i wszedł prawie na wylot. Dobra. No i tak obłożymy całą konstrukcję.
Dobra, zaznaczamy. Jedna strona, druga. No i dobra, jeśli chodzi o zabudowę, od tej strony to będzie gotowa. Zostało parę wkrętów do przykręcenia. Jedna część będzie, za chwilę tu sobie dołożę tą następną. Odmierzam środeczek i gitara. No i dobra, przykładamy ostatnią płytę. Równiutko. To co oczywiście gdzieś tam wystaje, jakieś kanty, to się zeszlifuje, wydrapie na równo, zanim się ostatecznie zazbroi tutaj przed gipsowaniem. Zaznaczyłem sobie tej środkowej belki, ale ona jest tu na wysokości tych wkrętów. No i słuchajcie, to był ostatni wkręt. To oczywiście łączenie na nieoryginalnym końcu płyty, sfazowane ze szparką, żeby można było to zaszpachlować. Tu już nic nie będę łączyć. To oczywiście jakiś kątownik aluminiowy czy coś takiego. Tu wiadomo, flizelinka i tak dalej, powiem wam tak. Dobra, komin tak się prezentuje. Musiałem poczekać do dnia następnego, bo bateria w kamerze mi padła. Kolejny pierwszy raz na naszej budowie został zaliczony. Jeszcze nigdy wcześniej nie wykonywałem żadnej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. No ale myślę, że wyszło całkiem przyzwoicie. Wyrównałem tu już krawędzie. Zobaczmy, jak się prezentuje, jeśli chodzi o pion poziom. Myślę, że jest ok, wiadomo. Tu już więcej nie zmienimy, zabudowując tak, jak ta konstrukcja tutaj była. Ale jest chyba ok. Tak, połączenia oryginalne, wiadomo, do wklejenia flizeliny. Połączenie nieoryginalne, sfazowane do wypełnienia. Później też oczywiście na to flizelina pójdzie. Tu się też pouzupełnia jakiś kątownik aluminiowy i będzie i będzie ok. Ale to wpachlowanie tak dalej, zbrojenie, no to już tam przy jakiejś innej okazji, przy innych pracach się będzie robić. Teraz tak, tu mam wypuszczone folię, tak, jako fartuch, które będzie tu wywinięte, to wszystko tu zostanie połączone, poizolowane, tam się doklei tutaj taśmą, sklei się to jakoś ładnie i myślę, że będzie ok. Całość tam, jak widzieliście, była połączona w miarę, ładnie zaizolowana. Myślę, że wyjdzie dobrze. Aha, tu musi przycisnęła folia. O, nie wiem, czy jej nie przykręciłem teraz. Najwyżej będę musiał popuścić śrubę, bo może docisnąłem sobie to, zapomniałem sobie to wyciągnąć, ten fartuszek. Dobra, to za chwilę ogarnę. No i co? Myślę, że jest ok. Mogę brać się dalej za uzupełnianie wełny. To tutaj zostało zabudowane. Jeszcze mam jeden komin w łazience, więc ten sam sposób zostanie obudowany. Dobra, tyle w tym odcinku. Kończymy. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.